deszcz pada, jesteśmy na wsi. Generalnie to ustaliśmy, że nie używamy tego słowa, ale jak zacząć tak piękną opowieść? Chyba od tego, że zaczęło się to w Zielonej Górze, a inspirację do tego zaczerpnąłem, będąc na Woodstocku w tym roku. Na Woodstocku w tym roku. W 2014 roku. Ci panowie z Żywca właśnie mieli takie zraszacze i później powstał pomysł na Urban Shower, który się pierwszy raz pojawił na Wagmostawie w Zielonej Górze. A później powstała myśl, że jak jesteśmy w mieście, to można wziąć prysznic, tak? Nie trzeba iść do domu, żeby się wykąpać pod prysznicem. Wystarczy po pracy wrócić, wziąć ręczniczek, klapki, wyjść na centrum ulicy, nie wiem, na główną ulicę, albo nie wiem, gdzieś tam w jakimś parku, gdzieś w centrum miasta i wyjść na deszcz i po prostu wziąć shower, tak? Wykąpać się. Tu koleżanka taka moja, kabiniarka z Portugalii, ale korzenie ma afrykańskie. Jak ja powiedziałem o tej metodzie, to ona w ogóle z takimi na mnie oczami. No co ty, nigdy nie brałeś tego, nie kąpałeś się na deszczu? Takie zdziwko. No karwa, no, nie, no troszkę... No, w takich krajach jak Polska czy Dania z reguły jest zimno i pada deszcz. A w takich krajach, tam skąd ona pochodzi, czy z jakiejś Angolii, no to z reguły jest ciepło, karwa. Nawet jak jeśli pada deszcz, to i tak jest ciepło. Więc na tym właśnie to polega, ta przyjemność tego showerka. Bo nie jest fajnie stać na deszczu, jak jest, prawda, 10 stopni. Ale jak już jest, powiedzmy, 35 stopni i pada deszcz, no to aż się chce, żeby ten deszcz padał, prawda? Aż się chce, żeby deszcz padał. Więc... W ogóle ostatnio też mnie zainteresowało, jak ci się tym wiadrem rzucają teraz, wszyscy ci Amerykanie. Lodowate wiadro. Lodowate wiadro wody sobie pierdalną na łeb i w imię jakiejś fundacji. No. Też chujowo pada, ale pada. Można mieć czasem właśnie szlauch na ogrodzie, to już jest trochę lepiej. Bam. Kropelka. Szamponiku na łeb. I jedziemy. Wyleć shower. Woda się kapie, można w ogóle. Ja zalecam i stosuję golenie się. Brać szampon z włosów i tutaj sobie, tam gdzie się ma włosy, tam się czuję, gdzie są te włosy i wtedy ciach i na szamponiku lecimy i tutaj na miejscu jak golimy się na luzaczku, bach, ręką sprawdzamy. O, trzeba po prostu intuicyjnie pamiętać, że też, że wąsy rosną komuś gdzieś tam. Tak, trzeba polecieć tak strategicznie prawie, że wszędzie. No, pięknie, klasa. Można jeszcze zęby umyć w trakcie, jak ktoś chce. No wiadomo, że można iść dalej. Umyć sobie jajca. Dupę sobie umyć, no dupę, no tyłek, no mówmy już tak ładnie. Tyłek można sobie umyć, no bo myje się rzeczy z reguły tam, gdzie się brudzą, tak? A u człowieka się brudzi tyłek. Brudzi się ten sisiorek, u kobiet się wagina brudzi. Stopy się brudzą, bo się pocą, ręce się brudzą, bo dotykają wszystkiego i też się pocą. Niektórzy, jak u mnie na przykład, się pocą. Włosy się brudzą, bo łykają ten kurz
i te zapachy, te smrody uliczne. Pachy się brudzą, bo się człowiek poci. No i generalnie się człowiek brudzi, żyjąc, pocąc się, chodząc. Więc musi się umyć raz jakiś czas. W sensie woda. Po to, żeby... No, człowiek się nie myje piaskiem, ani, nie wiem, jakimś ogórkiem sprasowanym, tylko wodą chyba, nie? Zawsze. Czy na przykład człowiek się nie myje, to uśmiech, nie wiem, papierem albo nie wiem, jakimś dieslem czy smołą. No myje się wodą. Także to jest to, woda, proszę Państwa, woda. Po raz kolejny to powtarzam, woda jako symbol życia. Woda to życie. A ten słońce to energia. No i tak to właśnie wygląda na wsi. Village shower. Village. Czyli wioska, prysznic. Prysznic, wioska. Wioskowy prysznic. Na dworze. Nie trzeba brać go w domu pod prysznicem, a tym bardziej w wannie.